W ramach projektu Przez sport i zabawę do lepszego poznania niepodległej, realizowanego przez Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie, odbyło się szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków placówki i wszystkich zainteresowanych prowadzone przez grupę OSP Dąbrowszczak. Czego dowiedzą się uczestnicy dzisiejszego szkolenia? Skupiamy się na udzieleniu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w stanie tym najważniejszym, czyli kiedy osoba straci przytomność, kiedy nie oddycha, kiedy musimy wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak wykonujemy podstawowe czynności udzielania tej pierwszej pomocy. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego chcecie o tym nauczać? Od wielu lat pokazujemy, uczymy ludzi, jak mamy właśnie udzielać tej pierwszej pomocy. Jest to bardzo ważne, bo nigdy nie wiemy, kiedy na ulicy spotkamy kogoś, kto będzie potrzebował pomocy, kiedy my będziemy potrzebować. Warto jednak znać takie umiejętności, posiadać je. Czy myślisz, że udzielenie pierwszej pomocy osobie w potrzebie jest trudne? Tak, jak dla mnie, która w ogóle nie miała styczności z pierwszą pomocą, to naprawdę dla mnie jest trudne i cieszę się, że mogę uczestniczyć w takich kursach, żeby się nauczyć tego i będę mogła wtedy pomóc jakiejś osobie. Myślisz, że może Ci się to przydać w przyszłości? Przydać mi się może i bardzo chciałabym właśnie dołączyć do OSP, więc będę w kierunku tym szła, żeby pomagać ludziom. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska.